glass, bringing up the bass. No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass. So paranoid, watch your back. Wszystkim w kolejnym odcinku z serii Far Cry 5 na maksymalnym poziomie trudności, jaki jest możliwy, czyli ciężkim, grając 100%. To będzie już ostatni odcinek, taki 50-minutowy, w którym zakończymy wszystkie kwestie poboczne w regionie Whitetails i już w następnym odcinku ruszymy na wielką konfrontację z wielkim liderem Bram Edenu, czyli Jacobem Seedem. Tutaj był na mapie, ale go nie widzę. Tutaj wszystkich już jego rodzinkę, o gdzieś był, no właśnie. Całą jego rodzinkę wyrżnęliśmy, została tylko prosta droga do Jacoba, głównego lidera. Ale zanim to zrobimy, musimy niestety wszystkie wykończyć tutaj misje. Mam tu trochę wyzwolonych, mam jeden wyzwolony posterunek kultu. Mam trochę do wyzwolenia posterunków kultu, znaczy jeden. Trochę zniszczenia własności kultu, także trochę jeszcze roboty mamy. Właśnie tutaj niedaleko, co to jest? A, to są nasi. Okej. Gdzieś tutaj niedaleko właśnie jest posterunek kultu. Ten jeden, który nam został. Tutaj mamy szybką podróż, czyli zróbmy sobie desant powietrzny. No i dzisiaj sobie tak zrobimy 50 minut. I już myślę, że w tym odcinku zakończymy sobie wszystkie kwestie w tych wszystkich regionów. Wszystkie znajdźki, wszystkie misje poboczne, fabularne. Oprócz oczywiście z Jacobem. Tutaj ja sobie to oznaczę. I ogólnie sobie weźmy jakieś spróby do pomocy. Sobie ją. Weźmy sobie Nika. Weźmy tak. Elitę wsparcia powietrznego. Gdzie ja mam? Ten posterunek. Jest tutaj. To jest jedyny posterunek, który tutaj został. Także może być ciężko broniony. Musimy być uważni. A myślałem, że już się rozwalę o ziemię. Chleb wędkarski Nolana. Dajmy sobie o nim, bo na pewno mamy opisy kierunków. Jest na mapie tutaj. Chleb wędkarski Nolana. Bramy Edenu rozpoczynają proces zmiany zebranych kwiatów w swój autorski narkotyk błogość. Nie skończy kurwa produkcja. Sonda. Trochę ich tutaj mamy. Czy ja bym widział alarm? Tak by na to wskazywało. Kościół mnie nawet nie widzi. Bardzo przyjemnie. Abym wyłączył ten alarm. Tutaj mają. Uważam też na tą błogość. Cholerny świat, nie wyszło mi to za bardzo. Oj Boże, ale wywaliłem. Apteczka. Dobra. Już mnie widzą. Sniper. Pięknie. Czemu ja tego karabinu nie mam przeładowanego? Dobra. Aj, weźmy sobie te granaty zwykłe. O, dobrze, ładnie dostał. To robimy siekę w ich posterunku. A widzę, gościu lezie. To jest chyba... Nie, to nie jest snajper. On ma taką snajperzy mają taką specjalną ikonkę nad głową. Co to było? Coś to chyba jest z powietrza, a nie, to nasza... Nasza koleżanka. Ładnie. A tam! No to macie, koledzy.
Kurwa, nie wyszło mi. Zwróciliście uwagę, że zerwałem nową nową wyrzutnię rakiet. Strzelba. Pięknie. Oj, oj, oj. W pięknym stylu wyzwoliliśmy ten posterunek. Tak mi się podoba. To i tak ma być. To mi się podobało bardzo. Jednym strzałem wyrzutni. Posterunek wyzwolony. Koniec tej sielanki, jeżeli chodzi o posterunki kultu. Tak jest. Premia do wyzwolenia regionów. Kultu 400 w Kasensi. Ciekawy jestem, czy jak wyzwoliliśmy ten posterunek kultu, czy jest to jakaś misja poboczna. Na to sprawdzimy, a najpierw sobie uzupełnijmy amunicję. No nie, to nie jest tu, ja zawsze się mylę, gdzie w tym miejscu sklepu jest. To sklepu można kupić tam lepiej. Tu mi brakuje i... Mam na maksa. Ładnie. Polowaliśmy. A sprawdźmy, co tutaj mamy ciekawego. O, tu mamy jakieś drzwi, czyli gdzieś niedaleko może być kluczyk. Mapa, odkryto nowe miejsce, otaczający teren. Ciekawe. O, jest tu nawet jakaś misja. Od razu sobie tą misję weźmiemy od gościa, żeby... O, zależy mi właśnie, żeby ukończyć dzisiaj te wszystkie znajdźki i wszystkie mapy na 100%. Ogólnie to cały czas szukam tego klucza. To może być niedaleko i który by odwierał. Znaczy klucz, tam potrzeba chyba karty magnetycznej. Otworzyć tamtą skrytkę. Nie wiem, czy ja jestem w stanie ją znaleźć ogólnie. Czy chcę ogólnie znaleźć. Wiecie, nie mam czasu za bardzo. Tam w tych drzwiach to będzie i tak tylko... Będę tam punkt umiejętności, nic tylko jakieś tam amunicja itp. itd. Teraz ci pomogę, laska, spoko. Znajdź ten klucz. Nie wiem, czy go znajdę ogólnie. Sprawdźmy jeszcze tutaj, może na górze będzie. To są zawsze gdzieś blisko, ale gdzieś tak skitrane. O, moi drodzy, poszukam tak poza nagraniem tego klucza i widzimy się po cięciu, żeby już nie przedłużać tego materiału. Okej, okay, powiem wam, że nie wiem, gdzie jest tamten klucz do tamtej skrytki, który jest w tamtym budynku. Przy okazji znalazłem tu jakieś ukryte wejście do innego tutaj pomieszczenia, ale tutaj tego klucza nie znalazłem. Poza jakąś notatką. Notatka chemika z tworzonych kwiatów, które wystarczają nam z obozu. Trzeba by chować coś lepszego. Destylować coś lepszego. Przerabialiśmy stary browar. Świetne miejsce opilstwa, uzależnienia i grzechu. Błogość oczyszcza nasze dusze, a projekt oczyści prawdziwy świat. Tak jest, tak jak powiedziałem. No i tu było tylko srebro. Nigdzie nie mogę znaleźć tego klucza. Może tam później, poza nagraniem. Jak mówię, to są tylko typowe jakieś znajdźki, elementy jakiejś broni. To wszystko, także raczej nie powinniśmy się spodziewać jakiś tam mega znajdziek. Tu mamy jakąś laskę, która ma dla nas misję. Pogadajmy z nią. Listen,
We need to secure this whole area. That means the basement too. O, może w tej piwnicy będzie ten klucz. Mamy nową misję, upadły anioły. Znajdź wejście do piwnicy. Przeczytajmy sobie misję. Znajdź wejście do piwnicy. Pomóż ruchowi oporu czyścić piwnicę sklepu wędkarskiego. O, a przeszukałem wam. Przeszukałem, powiem wam, cały ten teren, ale o piwnicy to pierwsze słyszę. Tak. Piwnica. O, otwarte. Ja 10 minut szukałem klucza, a to się okazało, że to można otworzyć. Poprzez misję. Że jestem zajebisty. Co to było? Matko kochana. Mój team już czeka przy wejściu. Mam pierwszego gnoja. Headshot. Kolejny. Ładnie. Ładujmy. Muszę ich tutaj być więcej. Powiem wam, że ta misja bardzo mi przypomina Dying Light. A? Ładuj. Tutaj znajdę. A nie, zapomniałem, przecież to było otwarte. Nie potrzeba to żadnego klucza. A? Pięknie. Czyścimy, moi drodzy, czyścimy. Widziałem, że oni lubią wstawać. A tam wolę mieć pewność, że nie wstaną. Okej, teraz nie powinni już stanąć raczej. Tu jest gościu. Oni są jak typowe zombiaki w Dying Light. To jest typowe nawiązanie moim zdaniem. Tak, creepy misja, powiem wam. Trzeba im strzelać w głowę, żeby... bo oni lubią wstawać. A? O, udało się. Padła anioły, misja wykonana. Kasy dostaliśmy. Sprawdźmy ten teren i ruszamy dalej. Statka jakaś. Nie byłem przekonany o istnieniu boskiej nauki, to już jestem. Błogość związana z chęcią Bożej Ziemi. Jezu, co? Z aniołów robotników idealnych. A, no, może tak. No. Typowy pracodawca w Polsce chciałby mieć tam ten narkotyk. Coś mi daje. Każda ich osoba, choć terminu tego aniołu używałbym ostatecznie, dałaby szału od tak powtarzalnej pracy. No a najlepiej. Anioły z radością noszą pełne błogości beczki z towaru wszędzie i wtedy z powrotem cały cholerny dzień. Boski związek. Tak, boski, żeby wykonać. Dzieło szatana. Na tym tutaj nic nie stało. Fajnie, szybko wykonaliśmy kolejną misję. Więcej nie znajdę. Tutaj chyba już żadnej misji nie będę miał w tym momencie. Sprawdźmy sobie. Nie, żadna misja już mi się nie wyświetla. Odwiedźmy sklep. Tą laską mogę pogadać. A jak? Dobra, dokupię sobie te amunicje, które wyczerpałem. Ich było. Okej. Okay. Broni nie chcę. Chcę amunicję spełnić. Wszystko ma pełnia. Normalina. Dobra, i tutaj idziemy do kolejnej misji. Po drodze odezwał się do mnie jakiś ziom, Guy Marver. To nie jest czasami ten od szybkości, ten taki speedrunny trochę. Oj, desant powietrzny. Ej, Boże, odwaliłem. Pewne. Tymi misjami już naprawdę się zbliżamy do końca. Zaraz otworzę spadochron najwyżej. Ja! Nie, to była najlepsza śmierć w tej Far Cry, jaką w życiu widziałem. Rozkurwiłem się o helikopter, jeszcze własnego kompana. Nie, tylko na YouTubie to ja tak potrafię, nie? Dawat. Boże. Widzisz to, Boże, i nie grzmisz. Prawdę. Nie, żadnego desantu powietrznego. Nigdy ever. Szybka podróż.
To było dobre. Ja nawet nie wiem, nawet się nie spodziewałem, że to jest jakiś helikopter w ogóle. Ja sobie boleśnie uświadomiłem o tym fakcie. I tu gościu ma dla nas jakąś misję. Pewno. A nie wiem, czy to czasami nie jest ten cały filmowiec. Wcześniej dawał nam misję. Ta. O, bo jakiś film kręcą. Istny Spielberg. Jakaś notatka. Tekstu prawnego. Podczas kręcenia tego filmu. Efekt. Dobre. A w najmniejszym stopniu nie. Podlegają oni. Zrobienia wszystkie. Uważanie. A ty, cwaniaczko. Tam kręci znowu. Straszny film 10. Happened to Coppola, and look where he is now. We are the future of modern cinema. When we're up on that podium next year, all of those fuckers will regret doubting us. Picture this: the most epic, badass fight sequence ever shot on a micro budget, screaming zombies, blood, explosions, but with heart. Here's the scene: they killed your mentally disabled, blind labradoodle puppy, so you go apeshit. We're talking a baseball batting, headshotting, death from aboveing, explosive, fiery, bloody. Jezu, ile to jest przemocy. Only snag, I blew the budget on these likes, so we can't afford extras. But problem solved. We dip into the local talent pool, specifically those bald, brainless space cadets wandering around. Find some of those droolers outside and lead them back here so I can start rolling. I'll direct you through the action. So let's go, baby. Gorilla film again. Lord Dragon 3. Tak jest. Co to jest znowu ten God the Dragon? Ja pamiętam, że nazwałem jeden tego odcinek. Miałem już taką jedną. Gościem. God the Dragon 3. By Marvel stracił wszystkich aniołów i potrzebuje ciebie. Zagraj główną rolę w Blood Dragon 3, biorąc udział w zabójczej scenie walki z aniołami. Może być. Znajdź kilka aniołów. Dobra, to ja muszę wyjść z tego. Aniołów. To aniołowie widzę będą gdzieś tutaj. Tak? Seria poszukiwań. Ciekawe. Oni są. Tam w górze. Tego nie ma tutaj. Nie mam już tej ikonki na środku ekranu w górnej części. Gdzieś tutaj. Już widzicie, znowu jestem w strefie poszukiwań. Jak daleko mogę się oddalić, żeby anioły znaleźć? Tutaj. Nie, już wyszedłem z miejsca poszukiwań. Aha, chyba tutaj będzie. Tak jest, mam. Ciągnij aniołów z planu. Ja wiem, jak już to zrobię. O, to moja ulubiona eliminacja. Bardzo ładnie. A, muszę zabić aniołów w jaskini. Dobra. No chyba spieprzyłem misję. Chyba, że jeszcze wstaną. Pozwaliłem teraz, dosyć konkretnie. Panowie, wstajemy. A, są, już idą kolejni. Muszę ich tam zwabić. Chodźcie, panowie. Chodź. Szybki jest dosyć. Zapraszam panów, zapraszam. Zapraszam do jaskini. Oj, momentami to jest naprawdę szybkie. No, chodź. O, zapraszam. Dobra, jedziemy. Okej.
Ciągnij więcej aniołów. Oni chyba nie wstaną. A, wykonaj 3 strzały w głowę. Wow. Dobra. To chodź, 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 kolego. Dobra, jeden strzał w głowę. Pięknie. Dobra, ładnie. Wykonaj 3 strzały w głowę zaliczono. Ściągnij więcej aniołów. Zabij anioła z pomocą ognia. Ognia? Może tak. Lepsza amunicja po prostu. Zapalająca. Tak jest. Ściągnij więcej anioła. Zabij anioła poprzez wybuch. Dobra. Poprzez wybuch. Zabijania poprzez wybuch. Jeszcze więcej muszę teraz zrobić. Wykonaj śmieć przed. Wykonaj śmieć przez tworzy? Co chodzi ze śmiecią przez tworzy? Tak. Ja. Zginąłem. Powiem wam, że nie wiem, o co chodzi z śmiecią przez tworzy. O co to chodzi? Czy ja mam zrobić desant powietrzny i z powietrza zaatakować? Czy jak mam to zrobić? Ja robię zagadka. Dosyć konkretna. Tutaj mam wszystkie te misje wykonane. Wykonaj śmieć z przestworzy. Nie wiem, o co chodzi. O, nie! Ja pierdolę. Zaraz ginę. Teczka. Zrobimy tak. Tryb szybkie podróży niedostępny. Także desantu powietrznego nie mogę zrobić. Nie wiem, o co chodzi z tym. O co chodzi z tym zabicie więcej aniołów. Śmieć przez tworzy, nie wiem, o co chodzi. Rzuca we mnie czymś. Weźmy sobie amunicję, żeby nie była ta zapalająca. Wykonaj śmieć przez tworzy. O co tu chodzi? Mam jakiś opis. Śmieć przez tworzy. O! Kurwa, nie trafiłem. Apteczkę. Nie wiem, o co chodzi. Tym śmiecią przez tworzy. Kurwa, nie mogę skoczyć. Dobra. Panu już podziękujemy. Albo nie. Oj, 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 oj. Apteczka. Nie mam. Jak śmieć przez tworzy? A! Już wiem, o co chodzi. Ale gościa chyba nie zabiłem. Teraz już kumam czacze.
Chcę wyskoczyć z nim i jakąś bronią do walki wręcz zaatakować. A nie, to A muszę nacisnąć, żeby wyeliminować gościa. Zaraz ginę ogólnie, tak. Nie wiem, czy o to chodzi. Panie ukończę zabójstwa z przetworzy. O. Aha! Wiem, o co chodzi. Zdobyłem te punkty umiejętności, ale ja tam mam zrobić w budynku, a nie poza nim. Teraz kumam czacze. Powiem wam, że nigdy nie wykonywałem przez całą grę tych zabójstw, a to fajnie wygląda, powiem. Muszę tutaj gdzieś zrobić. Nie wiem jak. Teraz spróbujemy ich tutaj zaciągnąć. Dużo ich tutaj zabiłem. Niestety. Ale gdzieś mnie jakiś gościu widzi. O, zapraszam panów, zapraszam. Chyba jest gościu. Chodź. Oj. Teraz to istny Dying Light się zrobił. Kto nie wie, kto, czym jest Dying Light, niech sobie wpisze. Wujku Google. Dobra. Chodźcie panowie. Jest, udało się, świetnie. Jest, udało mi się wykonać misję. Pora załatwić kolegów. Chyba gościa zastrzeliłem jeszcze. Kurwa mać. Dobra, muszę mu pomóc. Dawaj stary. To już się strzeliłem. Kurcze. Nie wstali na 100%. O, ciężka ta misja, powiem wam, była. Dobra, ale chyba Blue Dragon tutaj wykonaliśmy. Kościu uciekł, ale chyba to co chciał, to dostał. Czy punkty talentów dostaliśmy w ogóle za tę eliminację? Boże, ja nawet jak Boga kocham, nie wiedziałem co to znaczy. Pierwszy raz widziałem to. Pierwszy raz widziałem ten atak. Never compromise on your vision. No matter who you hurt, no matter what the cost. Thanks for that. I'll never forget it. Now get lost! I've got a masterpiece to edit. Nie ma za co, gościu. Mam akurat sklepikarę. Nie masz, babka. Zadaj mi trochę rzeczy. Amunicji do strzelby, bo tego się wybrałem. Nie wszystko. Granaty, wszystko mam na maksa. Dobra, jak to wygląda z tymi misjami? Trochę tych misji wykonaliśmy. Czy mamy jakieś znaczniki misji? Nie. A jak, ile tych misji wykonaliśmy? 36 na 43, czyli brakuje mi 4, 5, 6, 7. 7 misji. A ile jest... Ile jest... Reaperców? Raz, dwa, trzy... Bo Reapersy się zaliczają do misji. 3, 4... Raz, dwa, trzy, pięć. Żeby gdzieś zostały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciekawe, jakie to jest. Dobra, mniejsza z tym. Jedziemy teraz na ten. Na Peepersy uderzamy. I tu jest pierwszy Peepers. Już? 20 minut odcinka. No może się robimy z tą mapą, żeby ukończyć na 100%. Bo już kozacko.
Gdzieś tutaj jest ten jeden Prepers. Jest bodajże tam. Co my tu mamy? Tutaj. Statka Prepersa. Mój był poszedł w diabły. Jakimś wrąbał się w niego pierdolną połębiarką. Próbowałem ją odklinować, ale za każdym razem dziura robi się. Ostatnie czego potrzebuję to edniarzy. Tam wpłynął, żeby zabrać moje rzeczy. Kraj Tataru. Włącz panel sterowania pogłębiarki. Tam. Deseń. Jak mam tam wejść? Daję, że będę musiał pod wodą wejść. Tak jest. Jakieś chyba wejście. Nie poszukiwań. Ja mi nie utopił tutaj. Nie zaczyna. Nie wiem, czy dam radę teraz. Zginę. Albo nie. Stało się. O dziwo. Takim tutaj w miarę szybko to ogarnąć. Dobra, i tu mamy kabinkę. Wydaje, że tu jest na pewno w tej lokacji, tylko trzeba znaleźć gdzie. A jest, dobra. Co to się dzieje? Sakra. A i tam musimy teraz wejść do bunkra. Też pod wodę? No to hop siup. Znowu w strefie pani. A tu będą te anioły znowu. Daje. To musi zanurkować. A, bo znowu nie mam tej informacji, że jestem w stanie. Że się zanurkuje. Głębiej może. A. Element. Znaczy ten bunkier, ale gdzie? Dobra, chyba się udało jednak. Też mije. Jezus. Dobra, udało nam się, tylko jeszcze gdzieś jedna jest. Franca. A nie. Udało się, zbieramy sobie talentów, asencje, 3 punkty talentów zdobyte. Dobrze liczę, powinien mieć 7. To zobaczymy. Co byśmy mogli odblokować sobie z umiejętności? Sobie save. Parzyć, zróbmy tak, więc. Też będzie kasa. Jakaś notatka. Plan Roya. Mój bunkier jest bezużyteczny. Nie mam wyboru. Muszę wiać. Doszły mnie słuchy, że na północy ktoś stworzył jakąś bunkier czy coś takiego. Muszę tam się udać. Jeśli to czytasz, to się staje do mojej. Dzięki, ziomu. No, chcesz. Not sure how I did it, but I'm awful sorry about crashing the dredge into your bunker. O, mamy winowajce. A tylko wiadomość zostawił, że się wpieprzył. Not sure how I did it, but I'm awful sorry about crashing the dredge into your bunker. A, dzięki. Szkoda, że się, że nie postawił. Byłeś. Komuś. Pojedziemy szybko do kolejnych. O. Paczta. Związane z misją, moi drodzy. Tak jest. Dobra, kolejny. A? Do mnie pruje, tylko nie wiem kto. Bo creepy bardzo. Dobra, rozwaliliśmy kolejny ten związaną z wojną narkotykową. Kolejny łódź
z narkotykami Bram Edenu. Zostało mi tylko jedno i ciężarówki by mi zostały. Bardzo fajnie. Dobra, jedziemy do kolejnych creepersów. Poza, tak jak przy okazji, jak będzie jakaś własność kultu, jak właśnie te łodzie, to będziemy jeździć. Creepers. Tutaj dwa. Okej. Desant powietrzny. No i śpieszę się, żeby ukończyć tego Far Cry'a. Już nam naprawdę niewiele zostało. Wiem, że będzie taki ostatni odcinek dzisiaj. Mam nadzieję, że skończymy dzisiaj już te mapy na 100%. I zostanie nam tylko eliminacja Jacoba Seeda. Oznacz mi, gdzie ja mam. Tutaj. No to sobie myślę, że zanotkujemy. Jakaś mapa jest, wyświetliło mnie przez przypadek. O, spadochron. Obóz letni Silver Lake. A ładnie, może, mi się wydaje, że jednak szybciej by było już zanurzyć się w wodzie niż spadać ze spadochronu. Nie. Jak to wygląda, że te jest samosterująca? A! Rozumiem, to w pewnym momencie sobie namierza jakiś tam cel. O, sprawdźmy sobie. O, zajebiste to jest. To trzeba przytrzymać. Trzeba przytrzymać po prostu to namierzenie. Ja czytałem właśnie w opisie tej wyrzutni rakiet, że to ma samosterujące, ale cholera nie wiedziałem, jak to je użyć. Teraz już wiem, po prostu trzeba przytrzymać na celu. Świetna broń. Szkoda, że dopiero ją zacząłem używać dopiero pod koniec. Ale luz. Statka Peepersa. Edniarze przejęli obóz letni. Domki są pełne, ich rzeczy zbierają tam też psy. Nie mają z nimi walnie. Nie mam jak z nimi walczyć, ale udało mi się innego też dobrego sposobu. Wykraść klucz otwierający skrzynię, te domki i narkomić nim jednego z psów w rynku. Jeśli chcą dostać się znowu do skrytki, poczekać aż pies wysra klucz. I Boże, pomysły tych kurwa ludzi w tym Hope to są naprawdę masakryczne. Zbieracz kup. To zajebiście, to ja będę jeszcze kupy zbierał, wejdź do domu. Tutaj jeszcze takiej misji tu rania kup. Wstań się do domu. Chyba zdech. Albo jakiś edniarz weszedł mu w tracz i w dupsko. Powinien znaleźć tego klucza. Tak, bądź mądry i pisz węższe, jak mam tam wejść. W środku słyszę jakiegoś pieska. A tutaj mam wejść. Tak jest. Znajdź klucz do chatki. Pewnie będzie jakimś gównie. Jezu, śmierdzi tu tą misją. Oj, śmierdzi. A? Że te psy mnie nie atakują. O, sracz jest, ale gówna to wokół stracza oczywiście. Ojle. Coś wziąłem, jakieś gówniarstwo. Jezu, te psy tu się kręcą. No jest na psiarnia. Jak na komendzie. Jakaś wiadomość. Jezu, czyli ten klucz jest w gównie. Jezus, jak to szczeko. Mi się wydaje, że niektórzy mnie jeszcze atakują. Nie wejdę, muszę mieć ten klucz. A, czyli musimy znaleźć, zbierać te gówna. Za przeproszeniem. To.
Gdzie jeszcze? A tutaj jest. Matko boska. Pociski do strzelby nawet żarły te psy. Normalnie jak żarły pociski do strzelby, to normalnie dym z dupy normalnie. Ej, jak go gości. Pocisk do strzelby. Jest, mam. Dobra, dać skrytkę. Gówniana robota, powiem wam, było, to była. Wynoszę się stąd. Ta skrytka jest tam, jeżdżę jak te psy szczekały. Akra. Tym z dupy jak stąd do Glasgow, jak one chlały nawet pociski do strzelby. Otwórz. Ej, wzór. Postęcze Pipersa. Tak jest. Gieracz kup. Kończono. Fajnie. Dajmy trochę kasy, jakby, kasy, jakby tego brakowało. Dobra. Ja wykonana, to by to 3 punkty talentów. Zobaczmy, mam 10. To ja będę mieć za te punkty. Jakąś ciekawą zdolność będziemy mogli odblokować sobie. To mogę mieć. Pułapka samochodu. Podejdę do maski pojazdu i przytrzymaj, aby sprawdzić. Sprawdzić by było przy następnym zderzeniu. Ja wiem, nie ma tu nic konkretnego. Torba na ciężką amunicję. Weźmy sobie to. Ładnie. Chyba najwyznawców, by zdobyć więcej punktów talentu. No spoko. Dobra, jedziemy z kolejnym Prepersem. Gdzie on jest? Niedaleko dosyć. Który też ogląda, czasami nie ma gdzieś w odległości jakichś tam czarówek z własnością. Musi się tam szybko przetransportować. Nie ma żadnego tego szybkiego punktu. Zróbmy szybkość może. Okej. Tak szybciej się dostaniemy może, zamiast tej szybkiej podróży. 41 minut odcinka, mam nadzieję, że się wyrobię jeszcze dzisiaj. Fajnych zwierząt dużo jest w tym Far Cry'u. Łosi, nie łosi, niedźwiedzi, nie niedźwiedzi. Mam, że trochę szkoda, że już się kończy ta gra. Bardzo mi się ta gra podobała. Ta puma mnie zaatakuje. Puma nie, ale coś innego mnie oczywiście obstrzeliwuje. Żeby nie było, żeby było ciekawiej. Dobra, nie mam czasu. Pierduksy. Mam kolejną skrytkę Pipersa. Przeczytajmy, o co w niej chodzi. Skrytka Pipersa. Wyjącej jaskini zawsze jest drużyna wyznawców bywająca wilki. Mają tam mnóstwo dobrego sprzętu. Ktoś powinien iść podwieźć i go wykraść. Kontrola zwierząt. Znać skrytkę. Właściwie bym nawet nie zauważył. Pięknie, przeładuj broń. Coś tu słyszę. Pięknie. Ech, aż te pociski latają w powietrzu. Bardzo mi się to podoba. Jest bardzo realistyczne wtedy. Nie ma. A to wbijamy. Kolejny sędzia. A załatwiony. Ładuj. Kolejny. Pięknie. Oj. Ty skór tutaj zdobędziemy też przy okazji. Ekipy naszych pokoju. Chciałbym zadurkować? Nie. Nie. Tam zaczęłaś. A, no tak. No tak. Wszystko możliwe. Wszystko jasne. Kotwiczka. Klucz na rozwiązanie tej zagadki. A?
chyba nie ma. Teraz chyba muszę albo zeskoczyć. To bolało niestety. Ja tam byłem. Dalej iść. Dzieci, ale... O, o... A, i my, i wy myślicie. Daj, że tam trzeba jednak skoczyć. A to wszystko wylewało. Daj, i to jest druga część. Daj, w dół. Nie, nie w górę, tylko w dół, lewym przy... Prawym, przepraszam. A tu byłem, a ich słyszę już. Dobra, do góry. Drugą mańkę. Jak tutaj byłem, to tam trzeba zejść. I to tutaj trzeba zejść na pewno. Tutaj, gdzie nie ma kotwiczy. No tak, pytanie, czy jak ja tam zejdę, czy ja się zabiję. Zabijeś. Dobra, trzeba wskoczyć w wodę. O ja. A jeszcze raz. Dobra, jestem przed tą jaskinią. I jeszcze raz to zrobić, wykonać. Spadaj. A. A, wilk mnie chciał dorwać, ale nie ma takiej, nie ma takiego bicia. Dobra, i teraz spróbujemy skoczyć do tamtej wody. Żeby nie ryzykować, wezmę sobie obronę. Puszmy. A maksa. I weźmy sobie. Dobra, udało się. Przy pomocy spadochronu. To gdzieś tutaj musi być. Definitywnie tutaj jest gdzieś ta znajdźka. Też słyszałem gdzieś kult w jaskini. No właśnie. Już widzę gości. Chyba. Nie mądruj się, pajacu. Pięknie. Paduj. Dobra. To już mamy. Znajdź skrytkę. Oni musieli tego pilnować. Rozkaz kultu. Obejdź zwierzę dookoła i dokonaj pędzi. Danych przed zabijaniem zwierzę. Rany. Rany. Czy zwierzę na ma widoczne otwarte rany? Temperament. Zwierzę wciąż jest. A, dobre. Pan jest. Dobra. A? A? A wiem. Nie przypominam sobie, że były te miejsca kot... Wow. Okej. Myślałem, że trzeba wyżej się wspiąć, ale udało się. Dajmy wszystko, co tutaj jest. Helikopter. Helikopterem to raczej bym nie chciał chować.